Talibowie zamierzają utworzyć tymczasowy rząd reprezentujący wszystkie grupy etniczne Afganistanu Al-Jazira. Rząd tymczasowy talibów ma reprezentować wszystkie grupy etniczne. Talibowie planują utworzyć tymczasowy rząd inkluzywny, reprezentujący wszystkie grupy etniczne i plemienne w kraju, poinformował w piątek kanał Al-Jazira, powołując się na źródła talibskie. Informatorzy przekazali, że współtwórca ruchu islamskich fundamentalistów i przywódca jego politycznych struktur Mullah Abdul Ghani Baradar przebywa obecnie w stolicy, a Mullah Mohammed Yaqub, który jest najstarszym synem założyciela ruchu talibów Mulły Omara, pojechał do Kandaharu na wstępne konsultacje w sprawie utworzenia rządu. Źródła podają, że w doniesieniach na temat członków nowego rządu tymczasowego pojawia się około 10 nazwisk. Nie jest jeszcze jasne, jak długo taki rząd sprawowałby władzę. Kluczowe ministerstwa, które muszą zostać obsadzone, to resorty sprawiedliwości, bezpieczeństwa wewnętrznego, obrony, spraw zagranicznych, informacji i zadań specjalnych. We wtorek talibowie przekazali informacje o powołaniu pierwszych trzech wysokich urzędników państwowych, ministra finansów, spraw wewnętrznych oraz szefa wywiadu. Według źródeł talibscy przywódcy chcą włączyć do rządu m.in. synów tadżyckich i uzbeckich przywódców plemiennych. Największą grupą etniczną w Afganistanie są Pasztunowie, którzy stanowią około 42% populacji kraju. Stany Zjednoczone naciskały, by w nowym rządzie znaleźli się też jego dawni członkowie, w tym były prezydent Hamid Karzaj oraz szef Afgańskiej Rady do Spraw Pojednania Narodowego Abdullah Abdullah. Według źródeł Al-Jazira pojawiły się również zapewnienia, że kobiety będą mogły pracować w nowym rządzie, głównie w sektorach zdrowia i edukacji. Nowa władza zapowiedziała też, że ustanowi na poziomie lokalnym specjalne sądy, by móc walczyć z korupcją. W najbliższym czasie planowane jest także usunięcie barykad i niepotrzebnych blokad w miastach, a siłom w punktach kontrolnych przekazano, by zachowywały się uprzejmie.